Samuel, pierwsza księga Samuela, od pierwszego do ósmego rozdziału. W pobliżu Silo żył pewien człowiek o imieniu Elkana. Kochał Boga i był mu posłuszny. Co roku przychodził z rodziną do namiotu spotkania, przynosząc ze sobą ofiarę. On i jego bliscy byli wierni panu i oddawali mu cześć. Jednak żona Elkany. Anna nie była szczęśliwa, gdyż nie miała dzieci. I choć mężczyzna bardzo ją kochał i szanował, to ona wciąż chodziła smutna, pragnęła bowiem dziecka ponad wszystko. Gdy przybyła z mężem do Silo, żeby złożyć Bogu ofiarę, zaczęła gorąco się modlić. Panie, jeśli dasz mi syna, wychowam go i oddam Tobie na służbę zawsze już będzie należał do ciebie. Wtedy zobaczył ją kapłan Heli, zauważył, że jej usta się poruszają, ale nie wydaje żadnego dźwięku. Zapytał więc, co się stało. Mam wielki problem, wyjaśniła Anna i właśnie mówiłam o nim panu. Idź w pokoju, powiedział Heli i niech pan da ci to, o co prosiłaś. Kobieta przestała być smutna, wiedziała, że Bóg jej wysłuchał, dlatego wracała do domu z lekkim sercem. Nie minął rok i Pan dał jej syna, którego nazwała Samuel, co znaczy Bóg wysłuchał. Gdy Samuel podrósł, Anna spakowała jego rzeczy i razem z Elkaną zaprowadziła go do Shiloh. Poszła prosto do arcykapłana Helego i powiedziała: Do niego. Któregoś razu, kiedy przybyłam tu z mężem, modliłam się o syna. Pan mnie wysłuchał, dlatego przyprowadziłam chłopca, aby służył Bogu. Od teraz będzie należał do niego. Heli wiedział, że Bóg jest zadowolony z uczynku Anny, obiecał, że zajmie się Samuelem i wszystkiego go nauczy. Wtedy Anna wróciła z mężem do domu od tamtej pory, gdy pobożni małżonkowie wybierali się do Silo złożyć ofiarę, Anna zabierała dla syna nowe ubrania. Samuel tak szybko rósł, a jaki był pojętny i pracowity! Heli bardzo go chwalił. Anna była szczęśliwa. Bóg wysłuchał jej prośbę i w dodatku dał jej jeszcze inne dzieci. Trzech synów i dwie córki. Heli miał dwóch synów, którzy również byli kapłanami. Oni jednak robili rzeczy, które nie podobały się Bogu. Wielu Izraelitów nie chciało przychodzić do Shiloh właśnie z powodu tych dwóch niegodziwców. I choć Heli wiedział, co robią jego synowie, to nadal pozwalał im służyć przy namiocie spotkania. Usiłował jedynie nakłonić ich do zmiany zachowania, lecz oni go nie słuchali. Wtedy Bóg posłał do niego proroka, który zapowiedział, że młodzieńcy zostaną ukarani. A ponieważ Heli pozwalał im pełnić kapłańską służbę, on także poniesie karę. Nikt też z jego rodu nigdy nie zostanie arcykapłanem. Pewnej nocy. Bóg wezwał Samuela po imieniu. Ale chłopiec nie wiedział, że to głos Boży. Był przekonany, że woła go Heli. Prędko wstał z łóżka i pobiegł do swojego nauczyciela. Jestem, powiedział, patrząc na niego wyczekująco. Nie wołałem cię, synu, rzekł zaskoczony kapłan idź spać. I Samuel odszedł. Lecz wkrótce ten sam głos znowu zawołał: Samuelu! Chłopiec przetarł zaspane oczy i ponownie pobiegł do sypialni Helego. Wołałeś mnie? zapytał Nie, wracaj do łóżka. Gdy po raz trzeci głos zawołał Samuela, a on przyszedł do kapłana, mężczyzna zrozumiał, że to Bóg przemówił do jego ucznia. Tym razem spojrzał na niego z powagą. I poradził mu. Idź i połóż się spać. A jeśli usłyszysz wołanie, powiedz: Mów, panie, bo sługa twój słucha. Chłopiec wrócił do łóżka. Nie minęło wiele czasu, gdy usłyszał głos Boży: Samuelu, Samuelu. Tym razem odpowiedział: Mów, panie, bo sługa twój słucha. I Bóg. Przemówił do Samuela. Zapowiedział, że Heli oraz jego synowie niedługo zostaną ukarani, jak zapowiedział prorok. Rankiem chłopiec obudził się z ciężkim sercem. Nie chciał przekazywać Helemu tej wiadomości. Zastanawiał się, co powie dobrodusznemu kapłanowi. Gdy chłopiec długo nie przychodził, jego opiekun wezwał go do siebie. Jestem. Rzekł Samuel wyraźnie przygaszony. I co powiedział ci pan? zapytał niecierpliwie Heli. Tylko niczego nie ukrywaj. Wtedy chłopiec wszystko dokładnie mu powtórzył. Starzec pochylił głowę. Niech pan zrobi to, co uważa za słuszne. Zgodził się ze smutkiem. Gdy Samuel dorastał, Bóg wielokrotnie do niego przemawiał, a on powtarzał Izraelitom to, co usłyszał. W końcu zaczęli oni mówić Samuel jest z pewnością prorokiem Bożym. W tym czasie w wielu zakątkach Izraela ludzie czcili obcych bogów, zupełnie odwrócili się od Boga, aby służyć posągom, zrobionym z drewna, srebra lub złota. Zgrzeszyli, okazując panu nieposłuszeństwo. Wkrótce zaczęły spadać na nich nieszczęścia. Zaatakowali ich Filistyni, dawni wrogowie, rozgorzała walka i lud pogański odniósł zwycięstwo. Po bitwie starsi Izraela zadawali sobie pytanie dlaczego ponieśliśmy klęskę? Zastanawiali się i jak możemy ich teraz pokonać? Wreszcie podjęli decyzję. Zabierzmy z Silo arkę przymierza i zanieśmy ją na pole walki. Wtedy Filistyni na pewno nas nie pokonają. Zamiast modlić się i prosić Boga o pomoc, poszli do Silo i wyjawili swoje zamiary złym synom Helego. Oni zaś uznali, że to dobry pomysł. Weźmiemy Arkę Bożą i pójdziemy za wami, zgodzili się. Gdy kapłani przynieśli świętą skrzynię do obozu Izraelitów, wojownicy podnieśli okrzyk radości, krzyczeli na tyle głośno że słychać ich było w obozie Filistynów, znajdujących się w pobliżu. Co się stało? Dziwili się pogańscy żołnierze, wiwatują po przegranej? Wtedy doszła ich wieść, że w izraelskim obozie jest arka Boża. O nie już po nas pomyśleli, uważali bowiem, że arka jest czymś w rodzaju bożka, a jego obecność umocni Izraelitów gdy poniosą go przed sobą w walce, przypomnieli sobie opowieści o niezwykłych czynach izraelskiego Boga. Teraz wrogowie na pewno wygrają. Przestraszyli się, że Izraelici zaczną nad nimi panować. Zanim doszło do kolejnej bitwy, dowódca filistynów przemówił do swoich wojowników: Bądźcie odważni, inaczej wszyscy zostaniemy ich sługami. Nie cofajcie się. Ale walczcie z wszystkich sił. Izraelici ruszyli do ataku. Byli pewni swojego zwycięstwa, ponieważ mieli ze sobą arkę przymierza. Niestety, wróg był silniejszy. Wkrótce stało się jasne, że przegrywają. Filistyni zdziesiątkowali ich oddziały, kapłanów zabili, a arkę zabrali ze sobą. Ci, którzy pozostali przy życiu, Uciekli w popłochu. Wiedzieli, że Bóg im nie pomógł, bo zgrzeszyli. A teraz jeszcze stracili Arkę. Czy może być coś gorszego? Jeden z żołnierzy dotarł do Silo, miał na sobie podarte ubranie i głowę pokrytą ziemią. Wszyscy wiedzieli, że przynosi złe wieści. Przy drodze w pobliżu namiotu spotkania siedział stary, ociemniały heli. Niepokoił się, Chciał wiedzieć, co dzieje się z arką przymierza. Jego synowie nie mieli prawa jej zabierać. Kolejny raz go nie posłuchali. Wtedy do miasta dotarł ów żołnierz. Wyglądał strasznie, a gdy opowiedział, co zaszło, wszyscy ponieśli lament. Co to za krzyki, co się stało? Zapytał jeszcze bardziej zaniepokojony Heli. Posłaniec powtórzył mu smutną wiadomość. Arcykapłan bardzo się zdenerwował, upadł, uderzył głową o bramę i skręcił kark. Miał 98 lat, z czego przez ostatnie 40 był sędzią Izraela. Bez arki przymierza Izraelici czuli się, jak gdyby Bóg ich opuścił. Stali się zniechęceni i zalęknieni. Filistyni ogromnie cieszyli się ze zwycięstwa. Byli pewni, że ich Bóg jest potężniejszy od Boga Izraelitów. Zabrali arkę Bożą i zanieśli ją do swojej stolicy, do świątyni Dagona. Wtedy zaczęły się ich problemy. Gdy następnego dnia rano mieszkańcy Ażdotów wstali i weszli do świątyni, spostrzegli, że posąg Dagona leży na ziemi przed arką pańską. Postawili go z powrotem na miejscu i odeszli nazajutrz było to samo. Posąg filistyńskiego bożka leżał na ziemi. Tym razem miał także odciętą głowę i dłonie. Ludzie zaczęli się bać. Nie minęło wiele czasu, gdy wszyscy mieszkańcy miasta i okolic zachorowali, a ich ciała pokryły się bolesnymi guzkami. Ból był naprawdę nieznośny. W końcu udali się do starszyzny i powiedzieli. Arka Boga Izraela nie może tu zostać. Dobrze, tylko co z nią zrobimy? Zastanawiali się razem. Wtedy ktoś wpadł na pomysł, żeby zanieść się do innego miasta, gad. Tak zrobiono. Gdy Arka znalazła się w gad, jego mieszkańcy również zaczęli chorować w dodatku na tę samą przypadłość wielu zmarło. Pozostali tak mocno przestraszyli się świętej skrzyni Izraelitów, że odesłali ją do kolejnego miasta, do Ekronu. Gdy Ekrończycy zobaczyli, że zbliżają się posłańcy z ładunkiem, podnieśli lament. Chcecie, żebyśmy wszyscy poginęli? Oddajcie ją Izraelitom! Filistyni przetrzymywali Arkę Bożą przez siedem miesięcy. W końcu poszli do kapłanów i mędrców z pytaniem: Co mamy zrobić z Arką? Gdzie ją wysłać? Mędrcy doradzili: weźcie nowy wóz i przywiążcie do niego dwie krowy, załadujcie na niego arkę razem ze skrzynką złota i wyślijcie w kierunku Izraela. Umęczeni Filistyni poszli za ich radą. Kiedy wszystko było gotowe, zaprowadzili wóz na drogę i pogonili krowy, by dalej same szły. Zwierzęta posłuchały i ciągnęły wóz bez przerwy, aż znalazły się na izraelskiej ziemi w pobliżu Bet-Szemesz. Tamtejsi mieszkańcy akurat zbierali pszenicę w polu. Gdy zauważyli krowy ciągnące wóz arką, zaczęli krzyczeć z radości. Nie mogli uwierzyć własnym oczom, myśleli, że arka przepadła na zawsze. W końcu krowy zeszły z drogi i zatrzymały się przy wielkim kamieniu stojącym na polu. Po chwili zjawili się miejscowi lewici i zdjęli arkę. Następnie porąbali wóz, umieścili drewno na kamieniach, zabili obie krowy i złożyli je Bogu w dziękczynnej ofierze całopalnej. Wśród Izraelitów zapanowała radość. Część mieszkańców Betrzemesz była ciekawa, co znajduje się wewnątrz arki pańskiej. Wiedzieli, że tylko kapłani mogą ją dotykać. Możliwe, że chcieli upewnić się, iż Filistyni nie ukradli tablic z przykazaniami. Pomimo zakazu podnieśli wieko i zajrzeli do środka. Srogo za to zapłacili, ani jeden z nich nie przeżył. Pozostali wiedzieli, czym jest ta święta skrzynia i nie chcieli jej u siebie przechowywać. Dlatego wysłali posłów do Kirjat arim z wiadomością. Filistyni oddali Arkę przymierza, przyjedźcie i ją zabierzcie. Arka trafiła do domu lewity Aminadaba, gdzie piecząc nad nią objął jego syn Eleazar. Shiloh przestało być ośrodkiem kultu bożego. Izraelici już tam nie chodzili, aby oddawać panu cześć. Izraelici bardzo cierpieli pod panowaniem Filistynów. Wszędzie słychać było narzekanie. Pan nas zostawił, całkiem o nas zapomniał. Wtedy udręczeni ludzie przypomnieli sobie o Samuelu. Przecież sam Bóg do niego przemawiał: Może mógłby im pomóc? Samuel zwrócił się do nich: Jeśli naprawdę chcecie się nawrócić, zniszczcie wszystkie posągi bożków, jakie u siebie macie. Następnie ofiarujcie panu swoje serca i tylko jemu służcie, a wtedy on wyzwoli was pod panowania Filistynów. W całym Izraelu nastał czas odnowy. Z jednej strony niszczono posągi Bala i Asztarty, bożków pogańskich, które otaczano czcią, a z drugiej strony zwrócono się do Pana. Samuel wiedział, że ludzie szczerze pragną pójść za Bogiem, dlatego zarządził: niech wszyscy zgromadzą się w Mispa. Będę się za was modlił. Lud stawił się na wezwanie, aby wspólnie przepraszać ze swoje grzechy oraz modlić się do Pana. Samuel został ich sędzią, pomagał rozstrzygać spory i doradzał w innych sprawach. Gdy filistyni dowiedzieli się, że Izraelici tłumnie przybyli do Mispa, uznali, że szykują się do walki. Zwołali swoich najdzielniejszych wojowników i ruszyli w stronę miasta. Pokutujący ludzie zauważyli zbliżające się oddziały wroga i zadrżeli. Nie mieli ze sobą żadnej broni, przecież przyszli tutaj, żeby się modlić, a nie żeby walczyć. Co mają robić? Pobiegli do Samuela. Módl się za nas, zawołali: Módl się do Pana i błagaj go, żeby nas wybawił. Samuel wziął jagnię i złożył je Bogu w ofierze. Potem modlił się, prosząc o pomoc i Pan go wysłuchał. Pogańscy wojownicy nie zdążyli podejść na tyle blisko, aby mogli użyć mieczy i włóczni, ponieważ rozpętała się potężna burza z piorunami. Co się dzieje? Filistyni przestraszyli się, porzucili broń i zaczęli uciekać. Izraelici tylko na to czekali, chwycili porzucone miecze i zapędzili przerażonych wrogów z powrotem na ich ziemię. Tego dnia naród wybrany odniósł wielkie zwycięstwo. Wszyscy cieszyli się i chwalili pana. Samuel zaś ustawił na polu walki kamień i nazwał go Eben Haezer, co znaczy kamień pomocy. Dopóki Samuel żył i sprawował sądy wśród Izraelitów, Filistyni nie odważyli się więcej z nimi zadzierać, oddali nawet kilka miast, które do nich należały. Samuel zamieszkał w mieście Rama, gdzie zbudował ołtarz dla pana. Często podróżował, odwiedzając różne osady izraelskie i sprawując w nich sądy. Był ostatnim spośród piętnastu sędziów, którzy panowali nad Izraelem. Gdy zestarzał się w panowaniu, pomagali mu jego dwaj synowie. Jednak nie robili tego, co uczciwe. Wydawali wyroki na korzyść tych, którzy im więcej zapłacili. Starsi Izraela byli mocno zaniepokojeni postępowaniem braci, dlatego przyszli do ramy, żeby porozmawiać z ich ojcem. Samuelu, zwrócili się do Sługi Bożego. Zestarzałeś się, a twoi synowie nie sądzą nas sprawiedliwie. Daj nam króla, który by nad nami panował. Samuel nic nie odpowiedział. Najpierw postanowił zapytać Boga, jak powinien postąpić. A pan dał mu taką odpowiedź. Niech dostaną to, czego pragną. Nie odrzucają ciebie, tylko mnie. Już nie chcą, żebym był ich królem. Spełnij ich prośbę, ale wyraźnie ich ostrzesz. Muszą wiedzieć, na czym polega prawo króla, który będzie nad nimi panował. I Samuel powtórzył wszystko o starszyźnie. Tylko pamiętajcie, powiedział, że król będzie zmuszał waszych synów, by służyli w jego armii i uprawiali jego pola, córki wasze, żeby pracowały w jego pałacach. Zabierze wasze najlepszą żywność i nakarmi nią siebie i swoje sługi. Zabierze wasze najlepsze ziemie, sady, winnice i podaruje je swoim sługom. Wasze zbiory i trzody obłoży dziesięciną. Staniecie się jego sługami. Wtedy zaczniecie na niego narzekać, ale Pan wam nie pomoże. Starsi Izraela uważnie go wysłuchali, po czym rzekli. Mimo to chcemy króla. W ten sposób staniemy się jak inne narody. Nasz władca będzie nas sądził i prowadził w bitwach. Gdy Samuel przekazał Bogu wolę Izraelitów, pan powiedział: Dobrze, ich prośba zostanie spełniona. Wtedy sługa Boży udał się do starszyzny: wracajcie do domu! polecił zrezygnowany. Bóg da wam to, czego pragniecie.